Przemyślałam to i wyjdę za ciebie za mąż. Co? Jeśli ty to przemyślałeś i jesteś zdecydowany i nie jest to postęp, żeby zrobić ze mnie idiotkę, to tak, wyjdę za ciebie za mąż i to już. Jeszcze będziesz mi wdzięczny. Babka jest cudowna i będziecie świetnym małżeństwem. Skoro mieliśmy już iść do tego łóżka, to... Może bym się czegoś napiła? Beatko. Beatko. Coś z tobą? Nic. To znaczy... Chyba za dużo wypiłam, wiesz? Kasa to kasa, sam rozumiesz. Rodzina ważniejsza. My jeszcze nie jesteśmy rodziną. Ale prawie. No, a to jest różnica. Kiedy będzie ślub? W imieniu państwa młodych chciałem wszystkich zaprosić na ślub. Nasz... tak. A co ty tu robisz, Beatka? Beatka! Przestań mi tu beatkować! Beatka i Beatka w kółko! Jak jesteś taki spostrzegawczy i wszystko widzisz, to trzeba było zauważyć, że chodzę za tobą, bo zawsze za tobie myślę i o tym, jak nam było cudownie! Tylko, że już nie ma żadnego na... Czy ty w ogóle chcesz tego ślubu? Teraz już go nie kocham, nie wyobrażam sobie, żeby on był moim mężem, po prostu go nie chcę! Wychodzisz za Adama, a mnie to wciąż boli jak cholera, więc może lepiej ograniczmy kontakty do minimum. Nie panikuj, no! Nie, czekaj! Halo? Całe to wydarzenie to będzie niezła rodzinna anegdota jeszcze dla waszych dzieci i wnuków. Nie będzie żadnej rodzinnej anegdoty ani dzieci, ani wnuków. Co ty mówisz? Nie wyjdę za Adama. Możesz spędzić życie z miłą, uroczą, dobrą żoną, albo najlepsze lata spędzić za kratkami. Możesz ją pocałować, nie krępuj się. Kiedyś na imprezie urwał mi się film. Szedłem na taras. Podobno zepchnąłem z niego taką dziewczynę. Czy ona... Ona żyje, ale nie chodzi. Ma uszkodzony kręgosłup. Dziadek obiecał, że da 2 miliony na jej leczenie, które wyciągnie od Tadeusza. Pod warunkiem, że ożenie się z Beatką. Udawała, że nie chodzi, dlatego zwijała z kimś. No, to chyba kończy temat jakiegokolwiek odszkodowania. Jak to dotrze do Adama, to ślub z Beatką bierze w łeb. Przez jakiś czas... A konkretnie do ślubu mojego wnuka będziesz udawać kolegę. Kocham cię. Staszek, kocha mnie! Tak, tak! Ja kocham Staszka! Nasz ślub się nie odbędzie, proszę! To się bardzo dobrze składa. Naprawdę? To się świetnie składa. Idealnie! Bo... Tak! Bo co? Bo ja kocham Nataszę. To cudownie! Adasz! O Boże! Od razu mi żyć lej!